Hejka, z tej strony Dominika, dzisiaj ze mną jest Kuba, a naszymi gośćmi są... Karolina. Adam. Którzy prowadzą i organizują projekt Hacks for Drugs na Olimpiadę Zwolnieni z Teorii. Dokładnie tak jest, dzięki za takie ładne przedstawienie. A co, możemy powiedzieć, czym się zajmujemy jako w ogóle projekt, bo Zwolnieni z Teorii, mam nadzieję, że wiecie, czym jest, bo w tamtym roku był też podcast z innym projektem. No, ale generalnie nasz zajmuje się narkoedukacją, czyli edukowaniem na temat substancji psychoaktywnych, a wiecie, uzależnienia, różnych takich szmerów, bajerów. Adam, czym się zajmujesz w tym programie? Projekcie? Bardzo dobre pytanie, Karolina. Wiem, jak moje każde. Ja się zajmuję, montuję podcasty, edytuję, prawda? Tak, stroną internetową, wysyłam maile do szkół, spamuję różnym szkołom w Polsce i jakieś tam zarządzam jakimś informatycznym, nic ciekawego. Fajnie. Chciałbyś może jeszcze się pochwalić, komu jeszcze wysyłasz te maile i prośby o może szerowanie? Może lepiej nie. Może lepiej nie, okej. Ale jakbyście kiedyś, wiecie, na profilu jakichś dziwnych polityków niszowych partii zobaczyli ogłoszenie... No niszowych. Ogłoszenie o Hacks for Drugs, to jakby wiecie, czyja to sprawka. Hacks for Drugs. Dlaczego temat narkotyków, a nie czegoś innego? Czemu nie? Znaczy, okej, bo jakby pomysł wyszedł ode mnie, to może ja się wypowiem. A generalnie było tak, że w tamtym roku zrobiłam ankietę, taką ogólnopolską na ponad 1050 osób o właśnie substancjach psychoaktywnych, o używaniu, w sensie to było do ludzi młodych skierowane, no nie? O tym, jakie faktyczne są statystyki używania, nadużywania, problemu z no, tym właśnie nadużywaniem czy z uzależnieniem. Bo wydawało mi się, jak czytałam oficjalne statystyki, że są takie trochę zaniżone, jak patrzyłam po moim towarzystwie, no nie? W sensie po moich znajomych. No, więc to się trochę wzięło z tego, z ludzi, jakimi się otaczam. Znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, bo narkotyki się głównie kojarzą bardzo negatywnie. A ja w tym momencie mówię o moich przyjaciołach, no nie? Ale no kurczę, wiemy jak to jest, no nie? No, a po tym jak zrobiłam tą ankietę, to stwierdziłam, kurczę, taki duży z tego projekt urósł, to chciałabym zrobić z tym coś jeszcze, bo też się zasmuciłam odpowiedziami. Trochę nie będę ukrywać, w sensie wiecie, poziomem tych, których się spodziewałam odpowiedzi, ale chciałabym, żeby ich było jak najmniej, a ich było i tak dużo. Więc chciałam coś z tym zrobić i wiedziałam też, że poziom narkoedukacji jest w tym kraju, jakby nie jest, on w ogóle nie istnieje. Dlatego się zdecydowałam na taki projekt. A Adam, no Adam, czemu przyszedłeś do takiego akurat projektu, a nie do jakiegokolwiek innego? Nie było innego już. No prawda. No tak, tak już było jakoś chyba po prostu. Poszedłem na sejmiku no. I ty powiedziałeś, że a super, że potrzebujecie kogoś, no i ja powiedziałem, no super. I ile przygotowywaliście się do startu projektu jako takiego? Ciężkie pytanie, bo pomysł mi się urodził w lipcu, mniej więcej w sierpniu, no i wtedy też zebrałam ekipę, prawie całą, a tam po drodze wiadomo, parę osób powiedziało, że tak, potem się wycofało, parę zostało, ale tak, w sierpniu mieliśmy pierwsze spotkanie, pod koniec sierpnia, jakieś takie w miarę organizacyjne. No i zaczęliśmy działać tak naprawdę od razu, bo już wtedy wypełnialiśmy formularze, dobieraliśmy sobie, no co, zaczęłam już nagrywać podcasty we wrześniu, to że ty przyszedłeś tak, dwa miesiące później. Formularze były w stanie chyba takim dość średnim. No były, ale zaczęte były jeszcze. Przynajmniej. Tak, ale to były już drugie formularze, a ten pierwszy wypełniliśmy. A tak, bo no tak. No, zakładaliśmy, wiesz, Instagrama, nazwę wymyślaliśmy, no, wszystko, jakieś takie śmieszne rzeczy. No. Okej. Okay. Co sprawiało wam dotychczas najwięcej problemów z tym projektem? No, szczerze mówiąc, największe problemy sprawiają nam algorytmy YouTube'a, TikToka YouTube. I Instagrama, bo wiecie, wszystkie tematy narkotyków muszą być albo wypikane, albo ta nazwa musi być w połowie zamazana. No i jakby nikt nie jest chętny, żadna platforma do szerowania, wiecie, rzeczy związanych z nielegalnymi Spotify substancjami. Spotify nie ma problemu. No Spotify nie ma problemu, ale YouTube już trochę ma, no nie? Nie blokował nas. Jak Spotify wrzuca przecież true crime'owe rzeczy, to co no. To narkotyki? W sumie. Nie, ale TikTok nam zablokował ostatnio film, więc no, żeby oni są dosyć agresywni. To prawda.
w ogóle mam inną nazwę, inne logo. No, bo to ciężko. Zwykłe by nie przeszło. Możecie się nawet zareklamować teraz. Tak, wiadomo, że się reklamujemy. Na wbijajcie na wszystko na... hacksfordrugs.pl. Tak. Hacksfordragunie na TikToku i hacksfordrag na Instagramie. Z kropkami pomiędzy, dokładnie tak. Ale jak wbijecie sobie na naszą stronę, to mamy też przekierowania do podcastów wszystkich. Może też tam słuchać. No właśnie, online. Polecamy podcasty. Są to super. Najważniejsze. Prawda. Tak. Wow. Podziwiam, że robicie takie podcasty projektowe. Dzięki. Większość to miłe. Projektów ma tylko podcast trudna rzecz. No wiem. Czy jest coś, co zrobilibyście inaczej? Jest coś takiego? Nie wiem. A wiesz co, wydaje mi się, że od początku moglibyśmy ustalić ścisłe zasady pracy, to kto co bierze, w jakich dniach i tak dalej, bo teraz to już mamy ogarnięte i teraz nam idzie super, no nie? W sensie, jeżeli chodzi o followersów, jakiś tam kontakt z ludźmi, w ogóle o ludzi, no nie? Ale tak nie było od początku. I wtedy wydaje mi się, że też ludzie by popatrzyli na to, ile muszą zrobić, ile mogą zrobić i wzięliby jakby to bardziej na poważnie, I guess? Tak rozpoczęliśmy dopiero w styczniu tak bardziej na poważnie, no. Właśnie, bo w grudniu na przykład podcastów nie było. Znaczy tam dwa były odcinki. Nie było też ogłoszenia na Librusie, trochę na to czekaliśmy. Też pojawiło się w styczniu, no i... No. I dopiero teraz to tak naprawdę ruszyło tak bardzo fajnie, moim trochę zdaniem. Uważam za późno, bo deadline jest do marca. No, ale... do połowy marca. Mamy jeszcze 3 miesiące. Nie 13? Jeszcze 14. Okay. Jeszcze zwojujemy świat, mówię ci. Tak, tak. Przy naszych super partnerach. To prawda. Co masz do naszych partnerów? Nie, no właśnie mówisz, że super partner. No to jest zasięgowy. Skąd czerpiecie informacje, z którymi się dzielicie podczas projektu? Internet? Jakieś książki? No to tak, głównie z internetu i z Google Scholar, no bo mimo wszystko jakby badania, tam są wszystkie badania, szczególnie w języku angielskim, poważne, no nie, no bo... Google. Co? Poważne Google? Tak, dokładnie tak. No bo zupełnie szczerze, nawet jakbyśmy chciały brać info z książek, żeby wyjść na mądrzejsze i tak dalej, to te książki no, musiałyby być, wiecie, sprzed 5 minut, żeby były aktualne na pewno i żeby zawierały wszystkie badania. A mimo wszystko wolimy mieć parę badań i sobie je po prostu porównać, no nie, stwierdzić, o, to mówi to się łączy z tym, a to jeszcze mówi tamto, więc jeżeli jedno badanie na, nie wiem, 15 mówi zupełnie coś innego, to może to z nim jest coś nie tak, a nie, jakby kumacie, lubimy mieć. No też jest ta twoja ankieta. Też jest ta moja ankieta, to prawda. Możecie sobie ją zobaczyć na stronie internetowej też? Możecie sobie ją zobaczyć i wszystkie wyniki opracowane. Tak. No. Bo ona też jest jakby główne źródło trochę informacji, jeżeli chodzi o problem, no nie? A nie jeżeli chodzi o substancje stricte. Mm-hmm. A jaka jest najważniejsza rzecz, którą już poruszyliście lub chcecie jeszcze poruszyć? No jaka jest, Adamie? Okej, ja mam odpowiedzieć? Znaczy, ale ogólnie w projekcie. No. Tak. No? Nie wiem. Okej, okay, to moim zdaniem, moim bardzo subiektywnym zdaniem, to jest to, jak pomóc osobie w zespole abstynencyjnym. Bo nie wiem, czy wiecie, co to jest zespół abstynencyjny. Nie mam pojęcia. Okej, okay. Pozwól, że ci zmansplainuję. A to jest jak osoba bierze, nadużywa i potem przestaje, no nie? No to abstynent to jest osoba niebiorąca. No to w zespole abstynencyjnym, który może obejmować, wiecie, różne, na przykład zespół serotoninowy, jakieś różne objawy. I jak jesteś w otoczeniu takiej osoby, to jak jej możesz pomóc? Bo to jest coś, co ja bym chciała na przykład bardzo wiedzieć 3 lata temu, no nie? To by mi się wtedy mega przydało. I uważam, że to jest chyba najbardziej wartościowa taka nasza treść, bo wierzę, że dużo ludzi ma w swoim otoczeniu, też wiem to z tej mojej ankiety, no nie? Gdzie było pytanie, czy masz w swoim otoczeniu osobę no, nadużywającą albo uzależnioną od substancji psychoaktywnych. I wiem, że jest sporo takich osób, no nie? Więc uważam, że to jest takie, kurczę, najpotrzebniejsze. Mhm. Mhm. Czego jak do tej pory nauczyła was realizacja projektu tego? Tego, jak obsługiwać mikroporty? Właśnie nie do końca, ale dzięki. To
dopiero nas nauczy. Czego jeszcze? No nie, teraz powinniśmy, wiesz, TikTok. Wyjechać z jakimiś mądrościami o tym, że wow, jesteśmy teraz o wiele bardziej doświadczonymi ludźmi, takimi, wiesz, profesjonalnymi. Zarządzanie projektami nas nauczyło, dlatego certyfikat dostaniemy z tego. To prawda. Bo profesjonalnie zarządzamy. Bardzo profesjonalnie. Tak. Pisania do wniosków, do Rady Rodziców. To też prawda, nauczyłam się pisać wnioski. Pozdrawiamy Radę Rodziców. Tak, i obsługi w ogóle, nie wiem, internetu i wyszukiwania rzeczy, które się faktycznie przydadzą. A czego to nas jeszcze nauczyło? Nagrywania fajnych tych na TikTok, na Instagrama, relacji. Jakichś takich bardziej entertaining niż zwykłych fotek. To na pewno. I wydaje mi się, że planowania, bo ja na przykład zawsze miałam problem, no nie, z rozplanowaniem sobie w czasie i podziałem zadań dla siebie samej, a jak mam jeszcze 7 innych osób, którym jakby, znaczy ja wiem, że one też myślą i to ja najmniej myślę 8 z nas wszystkich. 9 osób jest w projekcie. Bro. 7. 7 innych osób. Nie słuchajcie go. To nagle się okazało, że jestem w stanie sobie z tym poradzić i byłam jak wow, no ale trochę się trzeba było do tego przyłożyć, dlatego dopiero w styczniu ruszyliśmy tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że od tego momentu już jest fajnie, ja się na pewno tego nauczyłam. Ile my mieliśmy? W miesiąc 100 followersów przybyło? No, jakby teraz. Guys. Wow. Znaczy nawet nie miesiąc. To... 2 tygodnie. No. Super. Jesteśmy niesamowici, ale to wiadomo od początku. Pora na bardzo spicy pytanie. O, lubimy takie. Czy jak na razie w trakcie projektu wystąpiły między wami jakieś spięcia? Pytasz dziko. znaczy, takich typowych kłótni nie było. Nie. Chyba, że na spotkaniach, no ale to jakieś rzeczy w stylu Justin Bieber jest do dupy, a druga osoba, co? Nie. Justin Biebera chyba nigdy nie było, ale jakieś takie tego typu, no nie? To tak, to jak najbardziej. A... Mieliśmy trochę spinę z mentorką, tak szczerze pozdrawiamy mówiąc. Pozdrawiamy mentor. A wszystko się rozwiązało. Tak, tam już za 4. razem zaakceptowała formułę, bardzo się cieszymy. Przepraszam. Według was, nie według was, według badań, jakie narkotyki najczęściej... jakie narkotyki najczęściej Najciężej odstawić. Nie byliśmy przygotowani na pytania teoretyczne. Ale wiesz co, szybki tak naprawdę... Nie, ja nic nie wyciągnęłam, to był Adam. To on jest niekulturalny i przegląda telefon w towarzystwie. Tak, to właśnie. Teraz reguluje. Na pewno. Tak. Ale wiesz co, to jest bardzo indywidualna sprawa, no nie? I też różni ludzie różnie się mogą uzależnić, znaczy różnie, a w różnym stopniu się mogą uzależnić i na to wpływają przeróżne czynniki od... stricte genetycznych, no nie, poprzez społeczne, środowiskowe, co nie, albo poprzez zachowanie chociażby tej osoby, na przykład czy już była kiedyś uzależniona, albo czy zażywa inne substancje, albo czy jest na jakichś lekach, wiesz, to jest multum różnych zmiennych, które sprawiają, że nie do końca jesteśmy w stanie to tak stwierdzić, natomiast obserwacji, powiedzmy, osób, które zajmują się leczeniem uzależnienia, wynika bardzo często, że najtrudniej jest im współpracować, o dziwo, z osobami uzależnionymi od marihuany. Bo plot twist, uzależnienie od marihuany istnieje, to pierwsza rzecz, a drugie primo jest takie, że wtedy, pomijając bardzo skomplikowany proces wytwarzania kwasu gamma, nieważne, to jest nieważne, okej? Okay? Chodzi o to, że w skrócie, jakby to uzależnienie sprawia i nadmierne dostarczanie tych kanabinoidów do organizmu sprawia, że ludziom uzależnionym się nie chce. Nic się nie chce, no nie? I jakby nic nie dostarcza im dopaminy, przez co nie są w stanie sprawić, że ich ośrodek nagrody zmotywuje ich do czegokolwiek. No, na czele z wyjściem z uzależnienia, no nie? Kurde, przerażające. Nie ukrywam. No, szczerze to trochę tak. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. No ale wiadomo, że jest też multum innych narkotyków, no nie? I tutaj omówiłam tylko ten taki psychologiczny aspekt, ale no fizyczny to jest jeszcze zupełnie coś innego i no, ciężka sprawa. Więcej takich interesujących informacji na profilach Hacks for Drugs. Tak.
Dokładnie tak. Serdecznie zapraszam. My. Tak, my zapraszamy, ale nie zawsze jesteśmy tacy smutni. Czasami jest fajnie. Czasami jest. Depresja. Tak przy okazji byłeś jakiś, w sensie, zwolnieni z teorii o depresji, czy nie? Na pewno. Wiesz co, byli psychomocni dwa lata temu z naszej szkoły, no ale to było ogólnie o psychofaktach, psychologii, o chorobach psychicznych. Tak, to nie było tylko o depresji. Tak, ale na pewno są jakieś o depresji. W ogóle no. Z naszego researchu, który wyszło, że ostatni projekt zwolnionych z teorii ogólnie w Polsce na temat narkoedukacji też był jakoś bardzo temu, więc dawno temu, więc my jesteśmy dość wyjątkowi. Znaczy, jesteśmy wyjątkowi pod każdym względem. Tak. Ale okazało się, że pod tym też. Nie, ale... Nie. Dobrze. No odnośnie tych projektów, macie jakąś radę dla ludzi, którzy chcą sami stworzyć taki projekt zwolnieni z teorii? Tak, jasne. A ja bym na pewno zaczęła od stworzenia zespołu, który... Porządnego. Tak, porządnego, który się lubi i który, wiecie, jest zgrany, no nie? I ze świadomością, że każda z tych osób chce, na pewno chce w 100% realizować ten projekt i jej w jakiś sposób zależy, no nie? No, bo to jest według mnie podstawa, no nie? Bo nawet jak ja miałam taki okres pod koniec tamtego roku, że mi było bardzo ciężko robić jakieś rzeczy szczególnie dodatkowe, to świadomość tego, że były osoby w tym projekcie, które mnie motywowały, no jakby dawała mi tego kopa do działania, no nie? I sprawiała, że ja sobie nagrywałam te podcasty, robiłam research, zarządzałam jakimiś tam rzeczami, pisałam do mentorki, do innych ludzi. I to jest moja taka główna rada. Jak dużo macie konkurencję w takim razie? Wiesz co, w szkole jest jeden projekt na zwolnionych poza nami i mamy więcej babki. A ogólnopolsko to tak, nie ma żadnego projektu na zwolnionych o narkotykach. Chyba. Dosyć wyjątkowi jesteście. No. Wiadomo. Nie, ale dzięki. Przynajmniej z tego, co udało nam się zresearchować. Natomiast projektów jak co roku jest sporo, no nie? Tylko... Tak. No, zależy, czy wszyscy dotrą do końca, do finału. Zobaczymy. Na razie, jakby szczerze, chcemy się raczej skupić na robieniu treści, które są rzetelne i wartościowe, i które faktycznie mogą pomóc ludziom też. Dzięki temu właśnie widzimy już, że osoby, które faktycznie chcą się czegoś dowiedzieć, no to obserwuj, a nie tego nasi znajomi. Dokładnie. Ej, tak, naprawdę, ja sobie wczoraj, wiecie, bo nam wybiło 200 followersów na Instagramie. Dzisiaj. Ale wczoraj sobie przeglądałam tych followersów, no nie? Jak wcześniej tam dosłownie widziałam jakichś, wiecie, moich znajomych z podstawówki, których pozapraszałam, to teraz są autentycznie osoby, które albo na przykład do nas piszą z jakimiś swoimi historiami, no nie? Albo są autentycznie zainteresowane tym, albo same promują w mediach narkoedukacji. I to jest mega, by to mnie na przykład mega motywuje. Też właśnie dostaliśmy wiadomości od takich bardziej... znanych nie wiem, czy, osób. Znaczy, Adam pokazał cudzysłów w powietrzu. Tak. Którzy też mówią, że świetna inicjatywa i że wspierają. I to jest kochane. To jest na przykład niektóre organizacje na przykład chcą z nami zrobić, współpracować w ogóle, no nie? Albo się z nami mitnąć na jakichś targach. To jest w ogóle... To jest taką jedną. Brzmi to strasznie motywująco jednak. Brzmi. Pozytywny feedback. No... To jest strasznie kochane, bo jeżeli odbijalibyśmy się od ściany i do nikogo by te treści nie trafiały, no to kurczę, byśmy raczej stracili zapał, no nie? Mimo wszystko, przynajmniej mi się tak wydaje. Dlatego mamy plan jakiś, żeby nawet po finale kontynuować z mniejszą ilością tych treści, ale kontynuować. Ale dalej kontynuować. Zależy, jaki będzie zasięg tych treści. Też prawda. Ale no i mamy jeszcze w planach przejść się do jakiegoś radia, ale... Zależy od tego, które nam odpisze. A ja mam jeszcze takie pytanie ode mnie. Mianowicie, jak wygląda prowadzenie projektu, jednak jakby narkoedukującego, w obliczu jakby nie tylko tego, jak wygląda wiedza o tym w naszym kraju, ale też w obliczu tego, jak bardzo jednak zwłaszcza starsza część społeczeństwa jest do takiego tematu zrażona, jednak dla dużej części społeczeństwa, zwłaszcza starszej, w kontekście takim, że ktoś wam zrobił problem,
ktoś wam groził, że nie możecie coś takiego zrobić, czy raczej jedyne, jakby jeśli nie spotykacie się z pozytywnym feedbackiem, to po prostu nie macie żadnego innego? Czy jednak zdarzały się jakieś problemy, żeby ktoś do was pisał z jakimiś pogróżkami, czy czymkolwiek, czy pisał po prostu, że jakby, ale to jest nielegalne, albo cytując klasyka, a na co to komu? Wydaje mi, że mam na Riu za mały zasięg, żeby otrzymywać takie wiadomości. Jedyna taka, nie wiem, sprzeciw dla naszej treści to właśnie platforma TikTok chyba ma. Ale jeżeli... agentura. Tak, ale jeżeli chodzi o osoby, to o dziwo, ja na przykład spotykam się z tym w moim życiu prywatnym, no nie? Na przykład część mojej rodziny nie aprobuje tego. I jakby fair enough, tylko jak tłumaczę, o co chodzi, to jakby no nie do końca rozumiesz, wszyscy chcą łapać, no nie? I też nie promujecie narkotyków, tak, tak, no, na tych podcastach, tylko staracie się opowiedzieć w ogóle, tak, co to jest, a i jak to w ogóle działa i chemicznie, i to w ogóle jakby o co chodzi, no nie? Natomiast wydaje mi się, że spora część osób, która, wiecie, nie jest faktycznie zainteresowana i dlatego nas obserwuje, tylko nas obserwuje, bo chce wspierać osoby, które są dookoła niej, które są dla nas ważne, dla niej ważne, czyli nas, a no to faktycznie spora część osób, nie wiem, nie rozumie albo nie chce zrozumieć i czasami są z tego nieprzyjemne sytuacje, przynajmniej ja takie miałam, nie wiem, czy ty takie miałeś, mam nadzieję, że nie. Nie wiem, ale to też, to mówisz osobiście, nie? Mhm. Ja tak bardziej mówiłem projektowo, no, że właśnie to jeszcze chyba nie ten etap. To jeszcze nie. Prawdopodobnie, nie wiem, w komentarzach, jeśli w jakimś medium większym się pojawimy, to by były takie rzeczy. Pewnie tak, ale to może za chwilę. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że nie. Ale że w mediach większych. No, że w mediach większych będziemy, to tak. Będziemy. Jak napiszemy, jak napisze już o nas Gazeta Wyborcza, to pewnie tak, ale to się, wiecie, odezwiemy, jak już będziemy sławni. Oczywiście. Czy prowadzenie tego projektu przeszkadza wam jakoś w nauce, czy jesteście w stanie sobie pogodzić prowadzenie i naukę? W nauce. W nauce. Powiedziałbym, że widoczki snu prędzej, co które się może przekładać, ale oprócz tego to nie. 8L od disapproves. Znaczy, mi na przykład nie, ale to też dlatego, że ja w tym momencie, no bo jestem już w trzeciej klasie, no nie, i wyrobiłam sobie taki sposób na uczenie się, że skupiam się na tych przedmiotach, z których zdaję maturę, no nie? A z takich pośrednich, szczerze, nie bardzo. I ten mindset mi na pewno pomaga, a więc nie, jakby też w te wakacje, no nie, jak stwierdziłam, wow, projekt na zwolnionych story, to jest to, to policzyłam sobie, czy mam faktycznie czas na coś takiego. Okazało się, że mam i nie, nie odbija się to na moich ocenach, czy czymś takim. No, to jest akurat prawda, że warto mieć dobrze wszystko rozplanowane. I też story time ode mnie. Jestem w klasie maturalnej i mam brud dużo czasu, bowiem jakby mam tak rozplanowane uczenie się tego wszystkiego na tą maturę, że zasadniczo moi rodzice łapią się za głowę, że ja się nic nie uczę, bo paradoksalnie niektórzy uważają, że grind maturalny nie ma się w ogóle czasu. Zaczął się drugi semestr, pewnie w ferie się trochę więcej przyłożę do tego, ale jakby to też porada, jeżeli komuś chce się tak długo słuchać tego podcastu, żeby dojść do tego story time'u, to absolutnie po prostu nauczcie się uczyć i grind maturalny zrobi się sam. Slay! A więc powoli kończymy naszą główną część pytań. Teraz może przejdziemy do czegoś innego, czyli do szybkich pytań. Slay! Moje ulubione! No. Szybkie, krótkie pytańka, dokładnie. Każdego no chyba ulubione. No to lekcje zdalne czy stacjonarne? Stacjonarne. Stacjonarne. Obiektywnie mówiąc. No. Subiektywnie, muszę. To ma być w 100% subiektywne. Okej. Okay. No to nie, no to i tak niech będzie stacjonarne sobie. Kuba, a ty co wolisz? Ja chyba stacjonarne, bo w sumie jakoś nie lubię siedzieć w domu. Jestem wszyscy przykładni. No i slej. Koty czy psy? Koty. Psy. Zostajesz skancelowana. Okej. Okay. Tylko koty. No właśnie. Okej, okay. No dobra. Psy. O slej. Nie, ale podział się zrobił. Ja was nie wierzę. Rozłam w projekcie. Rozłam w projekcie. Nie. Projekt został zakończony. Organizatorzy nie mogli się zdecydować, czy koty, czy psy. Właśnie, co z kocimiętką?
Mamy o tym podcast. Profesorem Marcinem Urbaniakiem. Profesorem Urbaniakiem. Jak ćpają zwierzęta? To prawda. Ja już go dostałem. Mega... Jeszcze nie jest zmontowany, ale będzie, nie wiem kiedy. Jak najbliżej, bo to jest szczerze, według mnie, nasz najbardziej udany podcast. Zainteresowaliście mnie. Zapraszam. Zainteresowaliście nas, tak. Ale niestety dlatego musicie zaobserwować. Z nami, no dobra. Z nami była Karolina. Adam. Adam. Zgadza się, projekt Hacks for Drugs. Tak, polecamy się na Insta. Hacks for Drugs. TikTok, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nie wszędzie. Adam, to jest chodząca reklama. Zostawcie dzwona. O, na YouTubie też jesteśmy. No. Ale u nas też pamiętajcie. No, dawaj to asymery. U nas też. U nas też. Ja chcę mieć coraz większe zasięgi, proszę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Ciao.